Gdzie jest ta niby nutka? W tym miejscu. Ale że w tym? Coś mi się wydaje, że ta gra mnie trochę troluje w tym momencie. Dobra! Na razie walić tę nutkę. Walić tę nutkę na razie. I ten. Co tu mogę dużo mówić? Weźmy, wyłączmy te wieże najpierw może, co? Albo nie, tamtą zdobądźmy sobie. Tamta wydaje się, że nie być w takim głupim miejscu. Bo tato, kurde, nie wiem, gdzie ona jest. Czy ona jest pod wodą, czy ona jest nad wodą? Wydaje mi się, że ona jest nad wodą, tylko po prostu jest tak, kurde, schowana głupio. Stardust Speedway, oh yeah! Wersja amerykańska. No i kolejna wieża, kurczę pieczono, jaki to jest... Znaczy powiem tak, lubię nawet ten challenge z wyłączaniem wieży. Tylko że jest jeden problem, moi drodzy, wiecie jaki? Że ja to nagrywam. Przy takich na przykład luźnych live'ach... Spoko. Przy let's play'u natomiast... Strasznie mozolne to jest. To strasznie długi i taki mozolny challenge. A tym bardziej jak jeszcze przy okazji spierdzielę się w dół i muszę ten, jeszcze raz skakać. To już w ogóle to jest przeginka wtedy. No widoki są tutaj bardzo ładne, żeby nie było. Naprawdę, tak z góry jak się spojrzy na ten, na te morze. O nie! Dobra, jakoś to odratowałem. No i właśnie mówię, takich rzeczy bardzo nie lubię i to właśnie powoduje, że dostanie się na samą górę jest strasznie uciążliwe. No i jesteśmy. Jesteśmy, moi drodzy. Ostatnia wieża już stoi przed naszym otworem, jakkolwiek by to nie brzmiało. Stoi przed nami otworem, miałem powiedzieć, ale kurde, ja musiałem oczywiście standardowo przekręcić. Ale to było, kurde, długie i mozolne. No ale co tu mamy? Chaos Gem Giant Garkin Quine Debut, Hurentai. Indo Blue, Dwins Rakes by Chaos, Toyu Zain Schweisten. Oan Shudu, Minga Jue. Okej, czyli to Chaosy. Zasilają szmaragdami chaosu te wszystkie tytany. Okej. Warto wiedzieć. Jezus Maria. Ja chcę tylko przypomnieć, że ja mam lęk wysokości. I ja spadając w tej gierce to tak naprawdę czuję trochę taki lęk. Nie żeby coś, naprawdę nie żeby coś, ale ja autentycznie czuję lęk taki delikatny. Dobra, gdzie jest ta zasrana nutka?
Bo według tego to ona na dnie jest. A prawdę mówiąc, pewnie ona jest u góry. Teraz mogę, kurde, tą nutkę ogarnąć. Nie dam jej za wygraną. Ona jest wyżej, na bank. Ha! Mówiłem? O, his word. E3 version. Dobrze. Dobra, jak to wygląda teraz tutaj? Ty, to my te wszystkie nutki chyba zebraliśmy już. Nie ma tu innej nutki. LOL! Wszystkie nutki tutaj zebraliśmy. Ale fajnie. To jest tylko, nie wiem, czy ja się dobrze kieruję. O. Oczywiście, że nie. Bo powinienem iść tutaj. Dobrze idę? No nie tutaj. Tam. No nie gad... Co? Ale to głupie było. No, ale wszystkie nutki się zapisały, tak więc nie mam nie mam żalu, nie mam pretensji. Ale widzę, że tutaj powoli noc zapada. Czemu ja mam... A, dobra, zapomniałem, że ja mam wyłączone to. Dobra, teraz już działa. Już się tak zastanawiałem, czemu ja mam ten ograniczony pęd. Tak, to jest ta wieża. Ostatnia to jest tutaj. Dobra, mamy noc. Więc teraz, moi drodzy. Myk. Myk. No ciekawy patent z tą ścianą. Muszę przyznać. Dobra, teraz działa. Teraz jesteśmy trochę wyżej. Nie! O! Dobrze, odratowałem się. Dobra, tu już jest ogarnięte. Tu też jest ogarnięte. Masakra. Ale mi, kurde, powiem wam szczerze, szybciutko... O-o! To teraz musimy tutaj odmienić. Boże, odmierzyć. No wypadałoby, no ale już to zrobiłem, więc dobrze. Chyba mamy ostatnią prostą, moi drodzy. Chyba jest ostatnia prosta już. Tak. O kurde, ja myślałem, że ja to przeskoczę. O kurde, ale ja bym płakał, jak ja bym to przeskoczył, nie? Żeby znowu, kurde, tutaj od zera się dostawać. Masakra.
Wow! I to tyle? Żadnych cyberprzestrzeni? Nic? Ja bym chciał cyberprzestrzenie zrobić. A Rea Island zrobiłem na 100%. Jakim cudem? Chyba, że to tylko przez te wyłączenie cyberprzestrzeni. Czy Boże, tych wiesz. Masakra w ogóle. Nie słuchajcie, co ja mówię, bo... Głupoty gadam. What happened to him? He took on so much cyber energy, it corrupted him. Meaning? He's stuck between realities. My only regret is you denied me the pleasure of finishing you off, rodent. We must get you back into cyberspace, immediately. I just got out! That was the whole point! I ran millions of simulations. The only way I can keep you alive is if you're not here when it gets out. When what gets out? Since time immemorial, I have languished here. The locks are broken. Now I shall tear down the walls between dimension and consume all. No, no you don't. I'll mobilize the egg fleet and blow you out of the sky. It won't be enough. It triumphed over the ancients' technology. My simulations show a success rate of 0%. No. Sonic worked too hard for us to give up now. Those visions we saw, we can drive back the corruption and bring him back. Anything for Sonic. Whatever it takes. Sonic, I want you to see the hero I become. Sonic, you still have love to share with this world, too. Sonic, we're even after this. Ha! Everyone, thank you. I won't let you down. Oh, good. He's back. This is our chance. I never simulated a scenario where Sonic helped, since you never authorized it. I still don't want to! Please. Sonic, I hereby induct you into the Eggman Empire in order you to save us all. Understand? This is not an alliance. If that's how you want to spin it, Dr. Ego Man. Sage, you will help me find the Chaos Emeralds. Sonic won't be fast enough. Hey, wow! As you command. Powiem szczerze, bardzo, bardzo fajnie zostało to ogarnięte, ale fajnie w ogóle, że mamy tutaj 100% już zrobione. I ogólnie Sage bardzo zależy najwidoczniej na tym, żeby Sonic z nami współpracował, znaczy z nami, bardziej z doktorem Eggmanem. Tak więc, moi drodzy, dymy. Jeszcze raz dymy. Jesteśmy na Ouranos Island. I to już jest piąta wyspa, tak na dobrą sprawę. Ojej, Koko tutaj wyskoczyły, fajnie. Czyli tamta wyspa to było bardziej coś na zasadzie, ej, powyłączaj wieżę i tyle. Czyli tam nie było żadnych cyberprzestrzeni?
Czy ja troszeczkę ślepy jestem i czegoś nie ogarnąłem? I tu będziemy mieli pierwszy teren odblokowany. Super. Ouranos Island. Ouranos Island. Powiem wam szczerze, ja tak trochę się zagubiłem w tym, bo to trochę wyglądało tak, jakby właśnie na tej czwartej wyspie. Na tej czwartej wyspie właśnie nie było żadnych cyberprzestrzeni, bo my przecież przeleciliśmy przez te wszystkie, dosłownie przez tą całą mapę i tam żadnych cyberprzestrzeni nie widziałem, więc najwidoczniej to jest piąta wyspa, ale tu będą ostatnie cyberprzestrzenie, tak mi się wydaje. Zbieraj te pamiątki w kształcie serca, bo to są pamiątki po Sage, dobra, okej. Okay. Tylko mi bardziej zależy teraz na cyberprzestrzeni i czy to akurat się sprawdzi, jak ja teraz podejdę. Wymagane jedne ten. Kurde, najgorsze jest to, że tutaj nie ma żadnego przeciwnika. Bo ja bym potrzebował to jedno koło zębate. Ale tutaj się burzliwie zrobiło, strasznie. Ej, pogoda tutaj się nagle zmieniła. O co tu chodzi? Jak ja mam go atakować? O co tu chodzi? Jak ja mam go atakować? Serio się pytam. Tu chyba będzie podpowiedź. A, parowanie. Czy ja muszę parować, żeby go atakować? Dobra, okej. No to parujemy. Jeżeli gra wymaga parowania, no to będziemy parować. No co ja tu mogę dużo mówić? A. Dobra, parujemy. O! Koło zębate! Bierzemy. Teraz sprawdzamy, czy to aby na pewno będzie cyberprzestrzeń 4. Czy to już będzie 5. Bo jeżeli to będzie 5, no to kurczę pieczone, trzeba będzie wrócić do tej czwartej wyspy. No jak to? Cztery, jeden. Dobra, zgadza się. Mamy to. Robimy pierwszą cyberprzestrzeń. Coś sobie jeszcze poeksplorujemy i będziemy kończyli sesję. Bo też nie chcę, żeby to za długie było. A, dostaliśmy się do piątej wyspy, no to już świadczy, że jesteśmy po prostu, kurde, debeściak. Jesteśmy debeściak, dokładnie. To chciałem powiedzieć. Teraz zobaczymy, jaki poziom na nas czeka. Jako pierwszy. Lecimy z Chemical Plant. Taka mnie trochę mała rozkmina weszła, powiem wam szczerze. Ale to sobie ponownie etap i wam powiem. Bo nie wiem, czy ja dobrze oglądałem, czy ja jakby teraz tutaj trochę pokiełbaszę fakty. Ale z tego, co ja zauważyłem,
Teraz będą rozkminy Michała, moi drodzy, tak więc przygotujcie się, bo to co zobaczycie, to co raczej usłyszycie to, z moich ust, to no, może trwale wam uszkodzić mózg. Tak tylko powiem. A więc wygląda na to, że w przypadku tych tytanów, to tak naprawdę to te chaosy są w tych tytanach, bo przynajmniej tak trochę rozpoznałem ten cały, może nie, że strój, ale tą posturę tych wszystkich tytanów. I wygląda na to, że tak naprawdę chaosy siedzą w tych tytanach. Tylko to jest coś ala taki, nie wiem, taki robotyczny kostium czy coś takiego. Wiem, że ja mogę teraz tutaj zmyślać, bo ja się sugeruję cały czas tą jedną cutscenką, zresztą... Nie wiem, może nawet wkleję wam w sumie. Tak jakoś po prostu zrozumiałem, oglądając to. Mogę się oczywiście mylić, bo ja nie jestem, wiecie, wszechwiedzący, jak to się mówi. Jestem człowiekiem, który też błędy popełnia, albo błądy popełnia, jak to ostatnio w naszym granie lubimy mówić. Więc ja jestem tym, który błądy na przykład bardzo często popełnia i może popełniać, tym bardziej, że ja pierwszy raz gram w tę grę cały czas. To nie jest tak, że ja tę grę przeszedłem sobie poza anteną, tylko cały czas to jest mój pierwszy playthrough. I wiadomo, że on może wyjść 100 razy gorzej niż mój na przykład drugi playthrough, jakbym robił. Ale myślę, tak, jestem wręcz święcie przekonany, że nie trzeba. Kurde, co jest? Ja to kółko powinienem wcisnąć, ty debilu. W sensie, dobra, nie będę siebie cisnął, ale... No kurczę, ale słabo, słabizna.